stworzyłem takie miejsce, które ma docelowo pozwalać na szybszy i sprawniejszy obieg ubrań, który jednocześnie pozwalałby oszczędzać ludziom pieniądze, być ekologicznym, żeby nie kupować nowych ubrań. Jednocześnie jeszcze tworzyć wspólnotę lokalną, bo takie dzielciuchy chcemy otwierać w całej Polsce. Idea się zrodziła z tego, że sam jestem ojcem 5,5-letniego syna i w pewnym momencie zobaczyłem, że na strychu jest masa ubrań, które były kupione dla dziecka, ale nie były używane w ogóle, albo były używane tylko raz i zaczęło się to gromadzić. Pomyślałem o tym, że to jest straszna głupota. Bardzo mi się to podoba, że powstało coś takiego, że można przyjść, na przykład oddać rzeczy ze swojego dziecka, które są za małe, a przyjść sobie wybrać te, które są akurat w tym rozmiarze potrzebne, tak? Że po co wyrzucać na przykład, czy coś, jak można przyjść się podzielić. Zawsze właśnie po kimś brałam jakieś ciuszki. No, czasem jakieś nowe się kupowało w sklepie, ale starałam się akurat używane. Bo ekologia czy bo oszczędność? Jedno i drugie. Jesteśmy otwarci od 18 do 20 w poniedziałek i środę. Tutaj przy ulicy Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu, w lokalu udostępnionym przez przedszkole i właściciela przedszkola Alto. Przynosić może każdy, kto ma ubrania dla dziecka w wieku 0-10 lat. To jest około do 156 rozmiar. Do początku lutego nie przyjmujemy ubrań, ponieważ najpierw się chcemy wyzbyć tego, żeby przyjąć kolejną partię, posegregować ją rozmiarami i udostępnić kolejnym osobom. W każdym razie każdy, kto ma dziecko w wieku 0-10 lat, może tu przyjść, zostawić ubrania lub je wziąć.